Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 34 odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek, no, przechodzimy przez tą maleńką dziurkę. Jakby stoimy z poziomem. Nie mamy poziomu. No dobrze, no to w takim razie nie mamy. I to by było na tyle. Przemiana w łodzika. Chciałam się upewnić, czy na pewno wygląda na to, że no nie mamy. Dotarłeś do krypty, jesteśmy w środku. Okej, na razie nikt inny po mnie nie wybiegł. Mogę mieć troszeczkę taki jeszcze dziwaczny może głos, jeżeli można tak powiedzieć. Ponieważ zjadłam dosłownie przed chwilą jogurt i tak troszeczkę mi poszedł w podniebienie i w gardło. Okej, jesteśmy w środku krypty. Okej, mamy paru przeciwników. Ojejku, teraz będę tak chrząkać. Widziałam to. Niedobrze. No i dobra, fajnie. My szukamy, wiadomo, tutaj przejścia, żeby otworzyć naszym ziomom. Dobra, coś tu mruczy gdzieś. Oż ty w mordę. Jest poziom nowy, ale mamy... Ojej! Odźwierny. No to chyba mamy klucz do bramy. Ale nie wiem, czy widzieliście, myśmy nieumarłego jaszczura. To nam sporo chyba mówi o tym miejscu. No, jesteśmy w krypcie. Powiem wam, że tak naprawdę... To będziemy chyba zmieniać rozdział jeszcze dzisiaj. Dobra. Boże, teraz będę tak chrypieć. Czy to jest ta brama? Nie wiem, nie za bardzo zauważyłam, skąd ten odźwierny wylazł. I teraz nie za bardzo też wiem, gdzie użyć tego miejsca, przejścia, czegokolwiek. Wydaje się, że tutaj, no nie, tylko nie widzę miejsca, gdzie mogłabym użyć klucza. To jest ta brama? No chyba ta. Ale możliwe, że będzie gdzieś indziej tutaj. Wgłębienie na kluczek. Tam na górę można chyba wejść. Tylko nie tędy. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu jest zamknięte. Ale tutaj się gdzieś dało przejść. Tutaj na górę schodami na przykład. Dobra. W porządku. To wydaje mi się, że chyba był dobry strzał. Nie słyszę mruczenia na razie. Warto jednak wyjąć sobie czar i mieć go w pogotowiu. Żeby nagle się nie okazało, że dostanę. Okej, to było przejście tego typu, ale mamy korbę. Zobaczymy, czy się brama otworzy. Okej, jeszcze musimy
Dobra, nie musimy. Opuściliśmy już ten most. Kurczę, no nie powiem, szybko nam poszło. Naprawdę sprawnie. Ojej. Na szczęście się pozacinali nam panowie. Trochę nawet go nie trafiłam. Dobra, jest spokojnie, możemy się rozejrzeć. Podejrzewam, że tutaj nie będzie jakichś wielkich skarbów, są jakieś amulety i tego typu sprawy, rzeczy, ale tak naprawdę ja nawet nie będę już tego nosić, używać. Ja nawet nie mam w co za bardzo punktów wydawać, co dopiero takie rzeczy robić. Tak naprawdę to głównie będziemy pakować już w manę. Okej, okay, to jest pusty pokoik. Może być i tak. Inkwizytor powinien już czekać na nas na dole. Więc sprawdźmy. Okej, okay, widzę, że już tutaj zabezpieczyli komnaty. W sumie, ja bym się jeszcze przeszła też tu. No ale jak widać nic ciekawego nie ma. To jest to przejście. Ciekawi mnie, czy dostaniemy teleport tutaj do tego miejsca. No podejrzewam, że dostaniemy, bo bieganie przez całą tą świątynię to też nie byłby najmądrzejszy pomysł. Okej, okay, wojownik zakonu nagle jeszcze skądś przybiegł. Tu byłam. Tu jest krata zamknięta. Potrzebujemy czegoś tam do tego. A, bo oni się tutaj biją. Ojej. Udałam się jeszcze zbić troszeczkę. Niech się biją. Okej, okay, i tutaj też jest zakratowane. Dużo tych miejsc zakratowanych. Okej, okay, i jeszcze ty. Niestety braknie mi many już. Super. Co tam, inkwizytorze? The next gate. There must be a way in. Find the tomb of this Ursagor. Perhaps you will find a key there. Okej, no to robimy to. Kolejna brama, kto by się tego spodziewał? No nie mam zielonego pojęcia. Wiecie, jak to jest w takiego typu grobowcach. Uch, potrzebujemy trzech rzeczy, czterech, żeby przejść dalej. No i to miałoby sens, bo widzieliśmy cztery zamknięte dodatkowe pokoje, pomieszczenia. Problem jest taki, że ja nie widzę za bardzo. O, tutaj mam kluczyk. Nie wiem, czy to dobrze, że tutaj schodzę, czy niekoniecznie. Czy to jest Ursagor, czy mi się śni? No, jak najbardziej. Bad idea. Bad idea. Zły pomysł. No dobra. A human, at last living flesh. After all these years. You're a spirit. I am Ursigor, the Titan Lord. How did you get here? That is a very long story. Which is not over yet. But now is not the time to dwell on the past. The Titans have been released. I'm looking for a way to fight them. As I did. I had that fire in me too. And I beat them. But the seals we used to imprison the Titans are broken. A wave of magic tore them apart. Now humanity stands on a cliff, staring at destruction.
Now you come here. What do you seek, human? I seek the source of the holy flame. Forgive me. I have never heard of this flame. There is a flame in the monastery, a bright flame. The mages think it protects the island from the magical storms. Now I see. Titans are beings of pure magic. While the Fire Titan is trapped slumbering, its power finds ways up into the caverns on the island. Where is this Fire Titan? Held in a trap behind the Golden Gate. Their prisons were supposed to hold them for all eternity. How can this trap hold a titan? The secret is in the crystals. They are thaumaturgic crystals. They drain magic, weakening the titan, so it cannot use its power. How can I free the titan? So, you are thinking of using it as a weapon. I can tell you how to free it. But to get the answer you want, you must do something for me. You really think this is the time for trading? Time is all I have. My spirit is immortal, and I am bound to this place. Release me from my curse, and I will help you open the gate which leads to the Fire Titan. How can I free you from your curse? The gods commanded me. I was to imprison the Titans for them. In return, they would let me outlive time itself. I accepted their offer. Hunted and captured the Titans. The last of them I imprisoned here. But hardly had I closed the gate, when the temple sank into the depths, making me prisoner in my own dungeon. I am a prisoner still. You have found no escape. I have spent centuries cursing the gods. The gods have gone. They have been driven from the world. So they escape. But my spirit, I am bound here. How is your spirit bound to this place? The gods tied it to this place somehow. I cannot move far from my physical remains. So there is no way the curse can be broken? That you can leave here? There is a chance. I am bound to a body, but my body is not bound here. You're looking for a new body? I sense your fear, human. But no, that is not what I seek. There is a spell which may be able to separate the bond between my spirit and body. It is a magic of the most powerful kind. Do you need something to cast this spell? The gods provided 3 servants to assist me. Zul-Utor, the priest, Zelzerat, the animal, and Zal-Zaran, the guardian. Each of them carried a soul splinter which supplied them with power. This power may be sufficient to free my spirit for good. And now you want me to find these splinters? You must find them. Then you can cast the spell. Release me and learn the secrets you seek. If this is really ancient magic, wouldn't I need something else to cast the spell? The soul splinters and the voice of another, anyone but me, is all the spell takes.
I think the gods intended that as their final insult. Trapped alone, needing only the word of another to set me free. Kurde, brzmi jak taka typowa klątwa, no nie? Nawet chociażby takie nawiązanie w właśnie Wiedźminie 3 z tym wichtem, że też jakby... Albo nawet, kurde, Piękna i Bestia, nie? W sumie. To jest ten sam typ, że nie ma drugiej osoby, która by mogła tutaj coś zaradzić. Ale pojawiliśmy się my. Where can I find your three servants? They are here. In the chambers of the crypt. But the chambers are barred. You will need the key. Where can I find the key? I will give it to you. Once you get inside the chambers, take the skulls of my servants. You will need them to open the gate. And once I have freed you, you will aid me in the battle against the Titans. I will give you what you need to open the golden gate after you have done what I ask. No dobra, no to w takim razie działamy. Bad idea. Rozumiem, że będę mogła ten grób otworzyć po jego śmierci. Bardzo możliwe. Nie wiem, czy Inkwizytor chce coś słyszeć na ten temat? I found Ursagor. Did you find the key? No, I found Ursagor. His body is long dead, but his spirit remains. And what did this Ursagor say? There is a fire titan imprisoned behind the Golden Gate. An imprisoned titan? That explains why the other titans don't come here. Its presence must be keeping them away. But why has this titan remained trapped, while the others have escaped? Ursagor wants to be freed. If we free him, he will show us a way to open the Golden Gate. Then free him. Free him! We must know what has kept this titan here. The more knowledge we have of this titan, the more chance we have of stopping the others. And let us see if this Ursagor will speak to me. What? Okej, ty uczysz siły, to nie chcę. Myślałam gdzieś z tyłu głowy, że może, wiecie co? Jak to się nazywa? No Jezus kochany. To nam nie posłuży tutaj. To nam posłuży tam, żeby pootwierać te boczne komnaty. Przynajmniej tak to rozumiem. Tu jest jedna na przykład. Co by tutaj dać? Nie za bardzo wiem, co on mi dał. O. Kurczę, no. Jak to działa? Uwolnij ducha Ursagora. Zadania. Ursagor. Tak, tak. Użyj mocy odłamków. U stóp Ursagora się pojawił klucz, tak? Ja go nie zabrałam. XD. Myślałam, że mi kuźwa dał, a nie, że ja muszę mu grzebać pod girami. Się okaże, że nie ma go tam. Stary, bo ja jestem ślepa, wiesz? No oczywiście, że mi dał. Aha, a Inkwizytor to sobie poszedł na pogawędkę, na herbatę. I need to think. Leave me. No dobra. To teraz możemy wreszcie to pootwierać. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj widziałam pierwszy ołtarz. Dobra. Coś mi się wydaje, że... Okej, to jest nieumarły tak jakby popiołek. Myślisz, że starczy mi many? Starczyło. Kryształ duszy i czaszka nieumarłego stwora. Sprawdźmy na szybko, czy coś tu leży.
No nie, kompletnie nic. Dobra, no to nie. Zabieramy popiersie i idziemy do kolejnej komnaty. Tam na górę chyba nie. Tutaj na dół, no właśnie. To. No to widzę, że sobie trafiłam w niego. No nic nie widzę, jak tak będę strzelać, tego w życiu nie zabiję. Czwóreczka, coś tu jest? Nie. Kompletnie nic. No nie wiem, zostało jeszcze jedno miejsce chyba. Tylko gdzie to było? Mamy dwa na razie. Chyba, że było wyżej? Tam to już nie. Nie no, ale wyżej to by było bez sensu. Tutaj byłam. Tu było to miejsce, gdzie żeśmy się przebijali. Nie wiem, spróbujmy wejść jeszcze wyżej i zobaczyć. Bo niestety, ale już zdążyłam zapomnieć. Tutaj była chyba tylko brama. Ale warto to jest sprawdzić, bo nagle się okaże, że tutaj ja... Mnie tutaj nie było, nie? Jakiś piedestał? Cokolwiek? Nie. No dobra, to nie. No ale tutaj jest dosyć tych komnat dużo, dlatego lepiej to sprawdzić. Ojejku. Ale się zakręciłam aż... No dobra, no tutaj byłam, no przed chwilą przecież. Tutaj nie. Chociaż? Zaraz. No nie, tutaj nie. Tutaj? O, proszę bardzo, tutaj. Mnie jeszcze nie było. Przygotujmy sobie broń. I dajemy. No i dobra, klawo, jest bezpiecznie. Inferno. No nieźle. Czaszka. No i co? On mówił o trzech kamieniach duszy, prawda? No nie było więcej chyba. Zabieram. No i fajnie. To jeszcze możemy zebrać i możemy wrócić do Ursegora. Zobaczymy, co nam powie. No śmieszy mnie to naprawdę, że Inkwizytor jest tutaj dosłownie na spacerze, nie? Na herbatce. I have found what you asked me for. I have found the soul splinters. Good. Now is the time. Set me free. How? What do I do? Say it. Speak the word. Say that I am free. You are free. Be free. My chains are gone. I can feel it. I can feel. I am
free. You are free, but what of our agreement? Will you fulfill your part of our bargain? I will. Take my skull and place it with the others on the altars before the gate. Which skull goes on which altar? When I imprisoned the Titan, Zal'Zaran was my personal guard, equal of Zul'Utur, the priest who conjured up Zel'Zarat. I have fulfilled my part of our bargain. Now, I am free. Free. A word that meant nothing to me for all these years. You have freed Ursagor. That is excellent work. Now our path is clear. While you were exploring, I spoke with Ursagor. Have you learned anything? I know how we can break the seal. But he also told me how I can control the Titan. No dobra, czyli teraz już rozumiem, że... Czemu ty dalej tu siedzisz? You're still here. I am. I thought you were free. I am, but I do not have to leave. It is enough to know that I can go wherever and whenever I wish. For now, I wish to see what you will do. So will you remain in the world? That is what was granted to me for eternity. Now I can claim what the gods promised me. Now I have the freedom I wanted. Now I choose my own destiny. If you're staying, will you help me? Perhaps it remains to be seen. No dobra, mogę już to otworzyć? Mogę. Czaszka Ursegora. No nawet by to było wskazane, żeby to otworzyć. Dobra. No to działamy. Zamek. No nie, nie chcemy zamka. Musimy teraz troszeczkę się zająć tą zagadką, którą dostaliśmy. Mamy 4 ołtarze. Pułapka na tytanów. Nie wiem, on nam jakoś to ładnie opisał, ale główna postać widzę, że nie chce za bardzo. Chyba, że i tak gra mi da od razu tylko jedną do dodania. Nie no, musimy sami pomyśleć. Niestety nie zapamiętałam tego, co mi powiedział. A to nam trochę... Bad idea. Bad idea. Okej, czy jak już to położyłam, to nie mogę tego... Okej, czyli tamto mi się udało położyć dobrze. Bad idea. Dokładnie. At long last, we will see the truth. At last, we can find a way to strike back. Ursagor told you something. What did he say? I know. The spell which is needed to break the final seal. This ocular I wear will make the seal visible. After that, it is a matter of will. What else did he say? It is Ursagor's curse that has tied the Titan here. The gods sealed it here as a reminder of his fate. Will freeing him free the Titan then? No. I don't believe they are linked in that way. But freeing the Titan will give us a weapon. Titans are destroying the mainland. This Titan can stop them. It might sacrifice this island. But think of the thousands we will save. You're willing to sacrifice the island? Humanity is dying. Forget the few people that huddle on this island.
All of humanity will be dead if we do not act soon. What if the Titan won't fight for us? You said it was once a servant of the gods. It was a servant once. It can be again. That was 1,000 years ago. And to a god. Now the gods have died, man will take their place. Man will be his own god. This Titan will recognize me as its master. I will destroy the other Titans and save the world for humanity. No chyba nie, stary. Then I'll have to stop you. You are a fool. You are deluded. You cannot touch me. Men! Kill him! No i Menda się zamkła. No niestety nie chciałam tego robić. No mana, zaraz to ogarniemy. No niestety, panowie. Słabo. Tak to jest już z tym inkwizytorem. What has come to pass? Have you found what you were seeking? The Inquisitor is focused on the Titan. He wants to free it. The Inquisitor is the bearer of the Eye. What is he planning to do? The Inquisitor is seeking to control the Titan. Given the choice of such power, there are few who could resist the temptation. And we can only hope he succeeds, that he can control the Titan and use it to fight the others. He will fail. No one is capable of controlling a Titan without the help of the gods. No to mamy problem. You controlled the Titan. Can't it be controlled again? The influence of the gods was strong then. Now the gods have left this world, no one can command a Titan. Then the island will be destroyed. Not if you stop this man. The Titan, too, can be stopped. After all, this is its prison. How do I stop the Inquisitor? The Inquisitor is irrelevant. You must stop the Titan. How? How can that be done? Only a Titan Lord can force the Titan back into its prison. Then only you can stop it. I am dead. You must take on this role. You must become a Titan Lord. To fajnie. How do I become a Titan Lord? You must find my armor. It still exists. Yes. It will protect you from the Titan's fire. I'll need a weapon. Armor alone won't be enough. Of course. Weapon and armor. Where do I get the armor? Only iron, forged by Titans, can protect you. I possessed such armor. You must find it. Where do I get a weapon? The gods gave me a war hammer for the task. Forged to withstand the power of the Titans. Thanks for the history, but where can I find them? My possessions were given to the Saurian High Priests. I have not seen them since. So our only hope has been missing for how many hundred years? The priests would have been buried with their most precious possessions. You must discover the tombs of the Saurian High Priests. Once you break the seals,
There is a chance that what you seek will be there. No właśnie. Where do I find the tombs? They will be within the Saurian temples. There were 5 high priests. Find these 5 tombs. What are the seals you mentioned? The entrances will be protected by powerful magical fields. Only the most ancient magic can break them. I have created a rune. With it, you can destroy any barrier the Saurians might have created. Thank you. This will be very useful. You will find the rune in the sarcophagus where my skull lay. I would have seen that. There is a secret compartment. Push the lid to the side, then the compartment will open. The rune will be inside. There is no more I can tell you. Return here when you feel you are ready, but remember, time is not on your side. Mamy to. Rozdział 4. Tytan. No to nieźle. Don't you have anything to do? No dobra, to pierwsze co, idziemy do grobowca. No to nieźle, naprawdę. Witam, pani sarkofag. Witam ponownie. Zniszczenie magicznej bariery, pieczęć. No, my oczywiście nie potrafimy w to, ale możemy sobie zrobić zwój. Więc sobie na pewno zrobimy. Jest złoty tron i w ogóle jest taki sam monokl tutaj, co ma inkwizytor, tylko że on ma czerwony. Podejrzewam, że to ma jakieś większe znaczenie, co? To jest ten moment, kiedy powinniśmy nauczyć się wytwarzania mikstur, więc jeszcze dzisiaj to zrobimy. Szkoda, że mi nie dasz żadnej runy, która by mnie szybciej tutaj przeniosła, bo trzeba będzie... Ojej, zapomniałam sobie. Na szczęście nie będą nas w klasztorze bili. No ale cóż. Częściowo tutaj niestety musieli umrzeć. No jeszcze mamy ten atak na klasztor przecież, to trzeba ogarnąć, naprawić. Cóż. Sporo rzeczy do zrobienia. W sumie to po co ja biegnę, jak ja się mogę przeteleportować do tego? Do wulkanicznej twierdzy? Nie mam pojęcia. Po co mi głupie z mojej strony? No to fajnie. Kolejne trzęsienie ziemi. Te sprawy. Sporo mamy miejsc do odwiedzenia w sumie, w tym, jeszcze na tej wyspie. Więc kolejne odcinki myślę, że będziemy zwiedzać. 6, jakby, Boże. 4 rozdział potrwa dużo dłużej, podejrzewam, że ze 6 filmów. Ignatius. Go. I shall protect. Serio, nie możesz mnie uczyć, ani nic? Boże, kto mnie uczył? Cyrus czy Abrax? Master. A ty sprzedajesz te zwoje, czy muszę sobie przepisać? Muszę je przepisać, ale masz sobie pustych sporo. Daj mi wszystkie. Znaczy, albo nie, dobra, nie. Tak z 20 jak mi dasz, to będzie chyba dobrze. Tak. Mało mam pieniędzy, ale to nic. What can you teach me? Alchemia. 500 sztuk złota. Tylko 5 punktów kosztuje. Myślałam, że więcej, że dychę. Demoniczne ostrze. No i tak z tego nie będę w ogóle korzystać. Spoko. What can... Teach me alchemy. So, I will show you how to distill potions. What does that do? A distillate is much purer than a simple filtered potion. It doesn't contain any contaminants that can weaken a potion's effect.
Indeed, many potions which permanently change your characteristics require distillation. No i dobra. Ja w ogóle nie szłam w kowalstwo za bardzo, nie? I się nauczyłam czegokolwiek? Pierwszego poziomu tylko. Drugi poziom. Magiczne pierścienie, ale szczerze, ja nawet tego nie potrzebuję. Piątka. Mądrość tak naprawdę też jest mi niepotrzebna w ogóle. W manę trzeba cisnąć i to wszystko. Pokaż mi mikstury. Masz bardzo dużo mikstur. Myślę, że sobie wezmę wszystkie, ale prawda jest taka, że i tak mi się to nie przyda. Miecz tytana. Skąd ja to wzięłam? Nie wiem. Aha, bo ja używam dobrego miecza, tak? Siła. To jeden zostawiamy, bo go nosimy. Wiecie co, tych małych to tak naprawdę ja nie potrzebuję już. I w sumie to te duże by się chyba tylko przydały. Jak będziemy teraz w tą manę szli. 45. A tych to może tak z 20 tylko. Znaczy jakoś bardzo mi to nie pomaga. Ale w sumie... jakoś wygrzebiemy tą kasę. No i dobra, jesteśmy przygotowani. To teraz jeszcze przydałoby się znaleźć stół alchemiczny. I chyba po to się akurat tepniemy do tego. Właśnie, weźmiemy sobie jeszcze, przepiszemy ten zwój od razu. Zrobimy chyba wszystkie, ile mogę. No może nie 35, ale zdyszkę bym sobie zrobiła. Także dychę przepisujemy. W sumie mogę też zwoje do otwierania zamków zrobić. Myślę, że się mogą przydać. Ja i tak sobie mam chyba papier, więc mogę to ogarnąć. Zróbmy sobie tak ze 20 i jeszcze zostanie mi trochę tego papieru. W sumie zwoje na szybkość też mogłam porobić, ewentualnie. Ale to już tam taka pierdoła. Może bez przesady. I teraz tak, byśmy sobie zrobili... zwoje otwierania zamków. Bym sobie dała pod 9. A zniszczenie magicznej bariery... bym sobie dała pod 0. I teraz byśmy się tepnęli tam, gdzie jest stół alchemiczny. To szczerze najwygodniej by mi było chyba do Dona się tepnąć. Szczególnie, że tam jest też świątynia. I trzeba do niej wejść. Tak. No to wtedy wszystko mielibyśmy w jednym miejscu. No i co? I powoli będziemy szli we finał. Dobra, żołnierz. Siema, tancerko. Ty akurat zajmujesz mi ten stół, co? Noż kurde, nie macie tutaj drugiego? Poważnie. O, dziękuję. Mikstury. Ja nie mam wina. I to niedobrze. A kto sprzedaje wino? Słabo. Z tobą można handlować? Wino, dawaj mi całe, co masz. Dokonaj wymiany, tak. Nie, zaraz, dokonaj wymiany. Nie stać mnie na wino? Zaraz mnie będzie stać. No i pięknie.
I robimy miksturę many. Jeszcze mi chyba czegoś brakło z tego, co widziałam. Bo jeszcze koronę bohatera mam. Jagód znowuż nie mam. A ty masz jagody? Jak to jest możliwe, że ja jagód nie mam? Przecież ja nawet tego nie jadłam. Skąd mam sobie jagody wziąć? Przecież zbierałam wszystkie, które tylko napotkałam na swojej drodze. Dobra, ale zobaczmy, ile mi daje jedna mikstura do many, bo nie pamiętam. Plus 5, czyli mamy 5 razy 12? Ej, to jest bardzo dużo. W sumie 60 many mam w kieszeni. A mamy tej many 118. Piątkę się mogłam jeszcze nauczyć i oczywiście zapomniałam. Jeszcze mam te dwie korony bohatera w sumie. A jagody? Od kogo kupię jagody? I czemu ich nie mam? O. Co? Nie gadałam z nim? To XD. Handlujesz? Chyba nie. Podejrzewam, że jagody to chyba kupię co najwyżej sobie w mieście, nie? Tak mi się wydaje, bo tutaj za bardzo... Nie pamiętam, żeby ktoś handlował. I też czymś takim jak jagody. To brzmi dość... Nieoczywiście. Masz coś takiego jak jagody? Masz perłowy naszyjnik. Jakbym wiedziała, to bym go już dawno od ciebie kupiła i byśmy wykonali zadanie na czas. No ale trudno. Aha, bo tutaj są ci panowie. To jeszcze możemy ewentualnie sprawdzić sobie w mieście, nie? Gdzie jest miasto? W mieście na pewno ktoś ma jagody. W ogóle to ja mogę coś pogadać sobie z Carlosem, czy nie za bardzo? Powinnam już kończyć odcinek, ale... Jestem ciekawa, czy uda mi się jeszcze coś ustalić. Komendant, co się stało? Gdzie jest Mendoza? The Inquisitor is still inside the volcano. What did you find in there? A fire titan. A titan? We found a fire titan, trapped within the mountain. What if it escapes? If it escapes, the island will be destroyed, burnt to a crisp. But it has been trapped for over 1,000 years. There's an edge to that good news. If we disturb things inside the mountain, the fire titan may be released. The Inquisitor will understand that. The Inquisitor is trying to release the Titan. He thinks he can use it. He said he was seeking for a weapon. But if he can't control it, if it gets loose... The whole island will be destroyed. If he can, the Inquisitor will march the Titan away from here. But it's the Titan's presence that has protected the island. So, if he succeeds, or he fails, the whole island will be destroyed. What do you think about the Inquisitor now? He and I have fought many battles together. And I was always his loyal retainer. But since he found that ocular, he has changed. He broods. Has grown introverted. He has been driven. He has a plan. But I think he's losing sight of the reasons he is doing what he is doing. The Inquisitor Mendoza I swore allegiance to would have acted differently. Then you must help me to stop him. The best I can do is act to stop these lizard men from interfering with your quest. You volunteered for our order. You mastered our tasks, took many dangers upon yourself. It was you who brought peace and order to the town. You recovered the golden discs and accompanied Mendoza past all the dangers to his goal.
Then you trust me. Your deeds have proven you a worthy commandant. Mendoza has lost his way. I put my trust in you to help us find ours. Since I am the highest ranking commandant, I invoke the old law. I name you Inquisitor of the Order. This title will open the way for you, and I grant you this armor. Co? Ja przez przypadek tu w ogóle przyszłam. It will serve you better than any other which you have worn so far. Mendoza set out to save us. Now you must serve that wish by stopping what he has become. Przepraszam, czy ja właśnie jestem inkwizytorem? Mendoza said the mainland had been destroyed. Is that true? From what we know, much of it has been. Our mission is more than just finding a way to counter the Titans. We are looking for islands like this. Anywhere that has been protected. Anywhere people have survived. Then it is true. And the king? The royal garrison, are they dead too? We can't let people discover that. Thinking the mainland is still there, that the king can help, that's their last hope. Well, now is not the time to judge the policies of the order. And people need their hope. To zajebiście. How are things here? The lizard men are coming out of their holes. The town must be defended. Go and check the gates. Magnus and Leto are bound to need help. Jezu, jeszcze jakieś zadania dostałam. Co jest? Ja pindole. O co tu chodzi? Ale zbroja. Chryste, panie. No to teraz się zdziwiłam. To fajnie. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, Jezu, żeby zakończyć ten odcinek. Trochę jestem zmieszana tym, co tutaj się w ogóle stało. No to naprawdę fajnie. Mamy zapisaną gildię? Inkwizytor. Poziom 22. Ale XD, nie? No dobra. Dzięki wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film. W kolejnym spróbujemy poszukać jagód. Chociaż myślę, że znajdziemy je po drodze, eksplorując mapę. Myślę, że nauczymy się kolejnego punktu w manę, tych plus 5. I co? I będziemy chodzić po tych wszystkich świątyniach, których troszeczkę jest. Dziękuję wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!